Dzień dobry i generalnie przepraszam was za mój wygląd. Mam mokre włosy, więc może założę czapusię. Taką cool. Patrzcie, jaka super. Dobra, będę wam nagrywać od dołu, jak nie wiem co, ale patrzcie. Będę od dzisiaj chyba nagrywała dla was filmy w tym. Cool. Tak więc, sorry za małego clickbaita. Więc pytanie jest, czy odchodzę i nie. Ja bym odeszła, to aż dziwne. Ustawienia kamery coś mi, nie wiem, szwankują i kupa. Ale tak, dzisiaj widzicie, ten film jest 19 września. I od jutra, czyli od 20 września filmy będą w poniedziałek, środę, piątek i niedzielę, czyli 4 dni w tygodniu. W końcu, tak, w końcu. Mam nadzieję w ogóle, że uda mi się zmontować ten film na dzisiaj. Filmy będą o godzinie 18, ponieważ bardzo późno kończę lekcje. Czasami, na przykład właśnie w poniedziałek będę kończyła o 17.30 lekcje. Od 7.45. Więc jeżeli na przykład nie będę miała filmu na dany dzień, no to będę musiała go zrobić w tym samym dniu. Ale mam na razie na zapas filmy, więc mogę od razu powiedzieć, że w poniedziałek będzie Movistar Planet. Nie zdradzę co dokładnie, ale będzie Movistar Planet. Mam jeszcze jeden film z MSP i mam jeden film z Simsów, gdzie nagrałam je w tamtym tygodniu, jak byłam chora, więc mój głos może się różnić od tego na Simsach. Ogólnie filmy mają być wtedy 4 razy w tygodniu, jednak jeżeli będę miała więcej czasu, więcej filmów, to tych filmów będzie po prostu więcej i też o godzinie 18. Czyli na przykład będę miała jeszcze jakiś film, który zrobiłam i będę chciała go wstawić na przykład w wolne dni, czyli albo wtorek, albo czwartek, albo sobota, to po prostu wstawię i też będzie o godzinie 18. Jeżeli chodzi o streamy, to raczej na nich czasu za bardzo nie będę miała, więc możliwe, że będą bardzo późno danego dnia, albo będą w weekendy. Teraz kwestia, dlaczego filmów nie było. Filmów nie było, dlatego że nie mogłam się do tego zabrać. YouTube i tak nie daje powiadomień, więc to jest też kolejny minus całej sytuacji. Kot mi chrapie. Nie wiem, czy to słychać. Jak i samo Movistar Planet nie dawało możliwości do kontynuowania mojego kontentu, bo jednak cały czas tego kontentu jest mniej, a mam dla was jedną serię z Movistar Planet, która mam nadzieję, że wam się podoba, bo bardzo wam się podobała. I to będzie takie odnowienie tej serii, więc oczekujcie i to jest naprawdę jedna z serii, które lubiliście na moim kanale. W sumie najbardziej lubiana seria to była u mnie chyba eksperymenty społeczne, ale nie, to nie będą eksperymenty społeczne, chociaż pewnie też będą na kanale, ale to nie jest seria, którą odnowię, tak, która się po prostu skończyła, bo eksperymenty społeczne się nie skończyły, ale jest taka seria na moim kanale, która się skończyła i będzie od nowa, więc możecie w komentarzach pisać i zgadywać, jaka to będzie seria i jeżeli ktoś zgadnie, to może przypnę serduszko. No ale główny powód tego, dlaczego filmów nie było, to po prostu sam czas, bo ja potrafię wyjść z domu o, nie wiem, jak teraz jest szkoła, o 7.45 i czas dla siebie mieć dopiero o 23.00, więc tak trochę słabo i głównie teraz skupiamy się na tym, żeby rozwinąć Twitcha Karomito, bo nie wiem, czy wiecie, ale Karomito, czyli mój chłopak, czyli Hubert, bo ostatnio się ktoś przypie, nie dokończę, do tego, że mówię do swojego chłopaka Karomito zamiast Hubert po imieniu i Karomito mówię dlatego, że wy bardziej to zjarzycie, kto to jest, niż jakby mówiła po imieniu, bo po niku widać, że Karomito jest moim administratorem na serwerze, a po imieniu, no nie każdy go zna jednak, więc w opisie dostaniecie linka do Twitcha Karomito, tutaj też wam wkleję gdzieś screena i jeżeli chcecie po prostu więcej mnie, to załóżcie sobie konto na Twitchu, zaobserwujcie Karomito i wchodźcie do niego na streamy, bo ja zawsze jestem na tych streamach, bo Karomito streamuje u mnie, bo u siebie nie ma niestety takich możliwości, więc streamuje u mnie na moim komputerze i w moim pokoju, w moim domu, więc tak, możecie wchodzić na jego live'y. Kolejna rzecz jest taka, że będę pozdrawiała osoby za subskrypcję na początku filmów i już w filmie na poniedziałek właśnie to zrobiłam, więc zostawiajcie suby i dzwonki, bo wtedy pojawicie się na odcinku. Jeszcze jedna istotna sprawa. W opisie macie linka do mojego Discorda, w sensie do mojego serwera na Discordzie, gdzie proszę was niezmiernie, nawet jeżeli nie macie Discorda, załóżcie Discorda. Discord jest bezpieczną aplikacją i dołączcie do mojego serwera, bo
jest strasznie dużo widzów na moim serwerze na Discordzie, ale nie są to wszyscy, bo niektórzy właśnie nie mają, niektórzy się boją, ale spokojnie, to jest bezpieczne. No i właśnie jak nie przychodzą Wam powiadomienia o moich filmach, to na Discordzie zawsze je dostaniecie, bo zawsze o nowym filmie albo live'ie daję znać na kanale do tego przeznaczonym, czyli nowe filmiki i live'y. W sumie one się chyba nazywa tylko nowe filmiki, ale też tam wstawiam rzeczy o live'ie. Możecie poznać ludzi, możecie ze mną porozmawiać na serwerze, możecie zbierać takie jakby serwerowe pieniążki i później wymieniać je na nagrody, możecie brać udział w losowaniach, a szczególnie, że teraz dążymy do 10 tysięcy członków na moim serwerze i jest ich, uwaga, uwaga, już Wam powiem ile, bo później będziemy robili eventy, konkursy, będzie Unban All dla wszystkich, dosłownie dla wszystkich, będzie czyszczenie warnów, będzie rekrutacja na moderatora na moim serwerze na Discordzie, będą eventy, konkursy, nie wiem, czy o tym już mówiłam, ale będą. I wiele innych rzeczy z okazji tych 10 tysięcy. No aktualnie na serwerze jest 9571 członków, a było ponad 9600, ale niektórzy dostali bana, niektórzy wyszli i jest nas już trochę mniej, ale mam nadzieję, że dołączycie. Co ja Wam jeszcze mogę powiedzieć? Planuję założyć skrytkę pocztową, o ile się wszystkiego dobrze dowiem, więc będziecie mogli wysyłać mi paczki, tak jak pisaliście na filmie, gdzie otwierałam paczkę od Wicki, więc możemy także zrobić serię fanmaili, fanboxów, nie wiem jak to nazwać do końca, na moim kanale, jeżeli takie coś powstanie i będziecie właśnie te paczki wysyłać. O ile jakieś będziecie wysyłać, bo nie wiem, czy ktoś mnie lubi. Zobaczymy, jak nie wypali, no to wykupię na rok i tyle, i później zrezygnuję. 25 września będę także w Poznaniu, więc jeżeli ktoś będzie chciał mnie spotkać, to będę dawała informacje na serwerze na Discordzie oraz na moim Instagramie, gdzie linka też znajdziecie w opisie, bo będzie takie mini spotkanie z widzami, że będziecie po prostu, jak ja wysiądę z pociągu, pewnie na głównym będę wysiadała i będę ja, Karo, mi to Hubert, dobra Hubert, mój taki braciak i jego dziewczyna. I będziemy jechać po prostu na koncert i jak wysiądziemy już z pociągu, no to pewnie pójdziemy coś zjeść, bo tam jest dobre jedzenie. Więc tego 25 września w Poznaniu będziecie mogli nas spotkać. Więc taka jeszcze informacja i co ja jeszcze mogę Wam, moi drodzy, powiedzieć. A, planuję także zrobić w tym roku o wiele ciekawsze vlogmasy niż w tamtym. Bo w tamtym też nie robiłam ich codziennie, a w tym roku planuję robić codziennie. Bo po prostu nic się u mnie nie działo. Ale w tym roku chcę zrobić we vlogmasach coś takiego, że nawet nagrać troszeczkę zawczasu jakieś filmy, takie akurat tematyczne do świąt, do śniegu, zimy i tak dalej. I nagrać właśnie takie typowo filmy, które można nagrać szybciej, że na przykład robię jakiś stroik, robię coś tam, bla bla bla. I żeby był na każdy dzień, bo takie daily z vlogmasów też będą, ale po prostu nic ciekawego aż tak się u mnie nie dzieje, więc dlatego chcę zrobić jeszcze filmy na zapas, abyście mieli co oglądać. Ła, jeszcze planuję coś na Halloween, ale jeszcze nie wiem co. Dobra, więc myślę, że teraz będzie to już na tyle i mam nadzieję, że uda mi się zmontować i wstawić dzisiaj ten film. To był taki w sumie filmik informacyjny, żeby Wam wszystko powiedzieć. Już mam tak mokrą czapkę, że o nie. Więc dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już jutro na odcinku, więc papatki. Pa,